Światło świecące w Polsce. Historia reformacji w Polsce. Autorstwa R.K. Mazierskiego, byłego rzymskokatolickiego księdza. Broszura wydana przez My Flower Christian Books i jest to publikacja anglojęzyczna, tłumaczona na bieżąco na język polski do tego nagrania. Reformacja w Polsce, rozdział pierwszy. Początki reformowanej wiary w Polsce. Początek chrześcijaństwa w Polsce miał miejsce w 966 roku. Po małżeństwie polskiego księcia Mieszka I z czeską księżniczką Dąbrówką. Nie tylko zaczęło to historię Polski jako państwa narodowego, ale także zaznaczyło wyraźnie linię przyszłej polityki. Z jednej strony wskazywało, że państwo to chce należeć do zachodniego świata i brać udział w kulturze i cywilizacji. Z drugiej strony obawy związane z chęcią uniknięcia jakiejkolwiek agresji ze strony tych, którzy formalnie należeli do katolicyzmu i unikanie wpływu od zależności, zwłaszcza zachodnich i północno-zachodnich sąsiadów, to znaczy Niemców. Aktywność krzyżackich księciów, którzy się rozsadowili na Pomorzu, na dorzeczu Wisły, wpływu Wisły do morza i oczekiwanie błogosławieństwa tak zwanej świętej stolicy z Watykanu spowodowało, że Polacy byli w pewnym sensie współodpowiedzialni za wymordowanie mieczem i ogniem Prusów i otworzyło w późniejszym czasie szeroko drzwi na agresję na Polskę. Otworzyło oczy polskich książąt w zakresie przyszłego rzeczywistego zagrożenia od strony Niemców, ale też rzeczywistych intencji, z jakimi ci sąsiedzi z Niemiec, zamiast głosić dobrą nowinę o zbawieniu, woleli atakować bezbronnych pogan. Historia XIII i XIV wieku prowadzona była przez polskich książąt pod tytułem tego, co zapoczątkował Mieszko I, który przyjął chrześcijaństwo od zaprzyjaźnionych i skoligaconych Słowian z Czech i zaprosił Czechów i Morawian, aby służbę misjonarską prowadzili na terenie Polski, aby głosili Ewangelię i aby założyli podstawy pod przyszłą hierarchię kościelną i aby prowadzili liturgię w słowiańskim języku. Takie zbliżenie dwóch narodów słowiańskich i narodów i państw słowiańskich nie było dobrze obserwowane przez tych, którzy byli wspierani przez imperium i rzymskiego pontifa, to znaczy Niemców. Zarówno niemieckie siły, jak i watykańskie chciały sobie podporządkować oba narody, Czech, Moraw i Polski. Niemcy chcieli to zrobić politycznie, a watykańska przemoc chciała to zrobić duchowo. To oczywiście byłoby niemożliwe, gdyby te dwa narody, Czesi z Morawianami oraz Polacy, dalej mieli pozwolone
aby wspólnie kontynuować ich chrześcijańską przyjaźń jako zjednoczone państwo. Papież spowodował, że słowiańska liturgia w Polsce została szybko zastąpiona przez rzymską liturgię w łacińskim języku. To działanie miało oczywiście na celu depolonizację Polski i zbliżenie do tego stanu Polaków, aby byli bliżej Rzymu niż ich czeskich apostołów i przyjaciół. Ale mimo to było niemożliwe, aby zabezpieczyć stałe wpływy i zbliżenie pomiędzy tymi dwoma chrześcijańskimi narodami i sąsiadami. To dzięki temu pochodzeniu i duchowej relacji między Czechami i Polakami Polska przyjęła pierwsze idee przedreformacyjnych ruchów związanych z właśnie Husem i Wyclifem. Nauczanie angielskiego reformatora Johna Wyclifa, który działał w latach 1320-1384, który walczył nie tylko przeciwko papieskiej supremacji i korupcji wśród kleru, ale także przeciwko doktrynie transsubstantacji, czyli że na słowo rzymskokatolickiego przebierańca kawałek ciasta zmienia się w coś więcej niż kawałek ciasta. Idee Johna Wyclifa były wpierw przyniesione do Czech przez Annę Bohemiankę, krewną Ryszarda II angielskiego, i przez Jeromego z Pragi, którzy w czasie ich studiów na Oksfordzie stali się bliskimi przyjaciółmi Wyclifa i jego szczerymi współpracownikami. Spośród studentów studiujących na Oksfordzkim Uniwersytecie w czasie XIV stulecia był Czech Jeromi z Pragi, który szybko stał się oddanym przyjacielem Wyclifa i jego prawdziwym, szczerym propagatorem. W czasie powrotu do Czech Jerome wziął ze sobą pracę Wyclifa. Razem z Janem Husem, działającym w latach 1369-1415, Jerome zaczął głosić nauczania Wyclifa i zauważył, że te nauki mają wielką popularność pomiędzy Czechami, zwłaszcza dlatego, że Czesi poparli ruch Husa i ruch Husa prowadził do odrodzenia narodowego jako przeciwdziałania niemieckiej germanizacji, niemieckim wpływom oraz papieskiej supremacji i trzymania w ścisłych więzach Czechów jako niewolników papiestwa. To samo niemieckie zagrożenie doprowadziło do personalnej unii pomiędzy Polską i pogańską Litwą. Zostało to zrealizowane przez małżeństwo w 1386 roku polskiej królowej Jadwigi z wielkim księciem Litwy Władysławem Jagiełło, który przyjął tron Polski, zostając w tym samym czasie księciem Litwy. Polska stała się oddanym, ale pokojowym głosicielem Ewangelii pomiędzy Litwinami, którzy szybko zaczęli naśladować ich
księcia i zaczęli przechodzić z pogaństwa na chrześcijaństwo. Królowa Jadwiga wydawała bardzo duże fundusze, aby finansować edukację polskich i litewskich studentów na Uniwersytecie w Pradze, dokładnie w tym samym czasie, kiedy Hus i Jeromi byli zajęci głoszeniem ich nauk opartych na tym, co było propagowane przez Wiklifa. Król Władysław Jagiełło osobiście był zainteresowany naukami Husa i był w kontakcie z nim osobiście przez korespondencję. Król Władysław Jagiełło zaprosił Jeromego z Pragi, aby przybył do Polski i powierzył mu reorganizację Uniwersytetu Krakowskiego. Jeromi także miał możliwość, aby poruszać się w sposób swobodny po Polsce i Litwie, aby móc rozpowszechniać nasienie nauczania Wiklifa i Husa. Także te nauki były później propagowane i praca była kontynuowana przez Andrzeja Glakę z Dobczyna, profesora teologii na Krakowskim Uniwersytecie. Jak bardzo te nauki były przyjęte przyjaźnie pomiędzy Polakami, nawet pomiędzy klerem rzymskokatolickim, jest potwierdzone przez stwierdzenia polskiego delegata na Sobór w Konstancji 1414-1418. W czasie tych obrad Polacy zajęli się z oddaniem obroną czeskich reformatorów i w rezultacie tych działań dało się słyszeć o tym wpływie, bo Hus osobiście wspominał tą obronę w jego własnych korespondencjach. Polska delegacja była dosyć mocno aktywna w czasie tego synodu i przedstawiała to stanowisko przed papieżem. Także po śmierci Husa na stosie, na którym spalili go rzymscy katolicy, sympatia związana z jego nauczaniem trwała i rozszerzała się w Polsce. Było to faktem, że zdobyli wielu naśladowców nauki Chrystusa propagowanej przez Husa. Działo się to zwłaszcza w zachodnich prowincjach, aż do 1424 roku, kiedy pod presją hierarchii kościelnej król wydał edykt potępiający nauczanie Husa. Od 1420 roku, kiedy papież Marcin ogłosił wyprawę krzyżową przeciwko husytom, Czesi byli zaangażowani w ostrą walkę przeciwko niemieckim armiom. Niemcy, udając, że chodzi o religię, pod pozorem religijnych haseł zniszczyli nie tylko Husa wpływy w Czechach, ale chodziło o kradzież państwa czeskiego przez Niemców i podporządkowanie tego państwa Zygmuntowi, który był wtedy władcą w Niemczech. W czasie tych walk o niepodległość oczy czeskich liderów były zwrócone na Polskę, która po jej unii z Litwą stała się
silna na tyle, że była w stanie wygrać z krzyżackimi wojskami w 1410 roku pod Grunwaldem, powodując, że krzyżacy stali się wasalami polskiej korony. Nic zatem dziwnego, że Czesi przystąpili do polskiego króla z prośbą, aby Czechy stały się częścią Unii z Polską, aby polski król był królem Czech, Polski i Litwy. Nie jest możliwe w pełni przewidzieć rezultatów takiej Unii, gdyby miała szansę być zrealizowana. To jednak pokazuje, że każdy, kto jest rzymskim katolikiem, nie jest prawdziwym Polakiem i nigdy nie dba o interes Polski. Jest po prostu zdrajcą. Żaden prawdziwy Polak nigdy nie będzie rzymskim katolikiem. To są dwie sprzeczne rzeczy. Gdyby taka Unia się udała, to byłoby to rzeczywiste przeciwdziałanie w centralnej i wschodniej Europie wpływom Niemcom i Rosjanom, przeciwko niemieckim i rosyjskim wpływom, ale także byłoby to przeciwwagą dla duchowych, fałszywych wpływów Rzymu, czyli byłoby to zabezpieczenie przed fałszywą nauką watykańską na podstawie przedreformacyjnych idei Wyclifa i Husa. Przyszła historia Europy miałaby zupełnie inny kształt, gdyby taka Unia się zrealizowała. Jeśli oferta Czechów byłaby zaakceptowana przez polskiego króla. Niestety pod presją zdrajców watykańskich z Rzymu i polskiego kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, który wpływał na króla, wskazując, że Unia z Czechami może wrzucić Polskę w herezję Husa, czeska propozycja została odrzucona. W ten sposób Polska straciła swoją unikalną szansę, aby stać się wielką potęgą i do dziś płaci przez swoje własne cierpienia i porażki, przez to, że stała się posłuszna diabłu, który działał przez dyktaturę Watykanu, zamiast stać się posłuszną Ewangelii głoszonej na podstawie Słowa Bożego i współpracy z Czechami przeciwko rzymskim okupantom i niemieckim okupantom. W tym krytycznym momencie historii Polski została Polska całkowicie zdegradowana przez papieża, który w jego polityce raczej wolał wspierać najsilniejszych wrogów Polski i popierać te działania, które Polskę niszczyły. Jest to typowe, że dlatego polskie władze po raz kolejny w historii, później wielokrotnie działały przeciwko interesowi Polski, przez to, że chciały podlizać się rzymskokatolickiemu zabobonowi. Rozdział drugi. Wprowadzenie do reformacji w Polsce. Rozdział drugi. Wprowadzenie reformacji do Polski. Reformacja w XVI wieku zaczęła przenikać do Polski bardzo wcześnie, przez
dwa główne źródła. Już rok po tym, jak Marcin Luther przybił swoje 95 tez do bram na uniwersyteckim kościele w Wittenberdze, czyli 31 października 1517 roku, było już wielu oddanych naśladowców w Gdańsku. Gdańsk jest to miejsce narodzin Solidarności, ale też to miasto było miejscem narodzin reformacji w Polsce. Naśladowcą Marcina Lutra był Jakub Knade, dominikański mnich. Pod wpływem Jakuba Knade mieszkańcy Gdańska oczekiwali od Rady Miejskiej wprowadzenia nowej wiary. Ten przykład był bardzo szybko naśladowany przez inne na północy Polski położone i na zachodzie położone miasta Polski, takie jak Toruń, Elbląg i Poznań, których to miast zarządcy przyjmowali niemieckich imigrantów, handlarzy i artystów. Ten pierwszy strumień reformacji był bardzo szybko naśladowany przez innych, który był zaczęty przez Jana Kalwina, działającego w latach 1509-1564 i Ulricha Zwingliego, działającego w latach 1484-1531 w Szwajcarii. I to zostało przyniesione do Polski przez jej ludzi, czyli przez Polaków, którzy byli wpływowi w Polsce i byli szanowani w Polsce. Szlachta i magnateria były najbardziej uprzywilejowanymi stanami w Polsce, z pełną siłą ustanawiania prawa w czasie obrad i z obowiązkami dostarczenia wojska dla króla w czasie wojny. Szlachta i magnateria także była zobligowana, aby zaopatrywać króla w różnego rodzaju materialne dobra. W zamian za te obowiązki i służby oni byli ciągle w coraz większym stopniu obdarowywani przez króla coraz szerszymi wolnościami i uprzywilejowaniem. Spośród siebie także szlachta wybierała przedstawicieli do Zgromadzenia Narodowego. Bez udziału przedstawicieli i zgody z szlachtą nie było możliwości wprowadzenia jakiegokolwiek prawa, ponieważ każdy szlachcic miał prawo do zawetowania. Polska szlachta była dosyć mocno zatroskana nie tylko o to, żeby zachować jej wolności, ale także, aby rozszerzać je, w zasadzie doprowadzając do tego, że królewska władza stała się tylko nominalna. W ich opozycji do nie tylko królewskich, ale także kościelnych autorytetów byli pierwszymi, którzy ogłosili i obronili wolność wyznania i religii. Ich bogactwo pozwalało im, aby dbać o wyższe wykształcenie swoich dzieci. I oni mieli w zwyczaju wysyłać ich synów i córki, aby się uczyli do takich miejsc z uniwersytetami jak Włochy, Francja i Niemcy. W czasie tych pobytów dzieci za granicą ci młodzi mieli okazję, aby spotkać się z wpływowymi głosicielami nauczania Kalwina, Zwingliego
I to nie tylko było z dala od niemieckiego wpływu, ale także duchowy i taki głębszy sposób przedstawiania chrześcijańskich prawd był coraz bardziej akceptowalny w polskich umysłach, także to stawało się wraz z realistycznym podejściem Lutra coraz bardziej popularne. W czasie powrotów dzieci do domu zaczęły one rozszerzać takie podejście do chrześcijaństwa, jakie proponował Kalwin Zwingli, pomiędzy ludźmi mieszkającymi w Polsce, zwłaszcza w centralnej, południowej i wschodniej części Polski. To było znaczące, że ci polscy szlachcice, którzy jako pierwsi zaakceptowali luteranizm, porzucali luteranizm i zamieniali go na wersję szwajcarską reformowanej wiary. Kościół reformowany znalazł przede wszystkim dobrą glebę w ziemiach zajmowanych przez Wielkie Księstwo Litewskie, które było złączone z Polską pod Unią Królewską od czasu królowania Władysława Jagieły. Najwcześniejszym głosicielem reformowanej wiary na Litwie był Abraham Kulwa, doktor teologii i główny zarządca szkoły w Wilnie. Po ustanowieniu króla Zygmunta Augusta w 1548 roku drzwi były otwarte dla reformacji w Polsce. Książę Mikołaj Radziwiłł Czarny, kuzyn królowej Barbary, stał się liderem ruchu reformowanego. On przyjął bardzo dokładną edukację zagraniczną, ponieważ był częstym gościem króla, ale też częstym wysłannikiem króla do innych krajów, wizytował prawie całą Europę i znaną w Polsce część świata. Przez to poznał lepiej pracę Lutra, Zwingliego i Kalwina. W 1553 roku on i jego cały dom stali się wyznawcami wiary reformowanej i przez to także, zgodnie z zasadą jaki pan tacy poddani, zaczął wprowadzać tę wiarę na swoich terytoriach. Jego własny, prywatny dom stał się dobrze znanym centrum kalwinizmu w Polsce, gdzie zbierali się kalwiniści. Także Radziwiłł Czarny, Mikołaj Radziwiłł Czarny, założył pierwszy reformowany kościół na Litwie i założył wiele szkół, których celem było zwiększać zaufanie do Boga i wzmacnianie wiary reformowanej. Jego praca trwała także po jego śmierci, bo była kontynuowana przez innego Radziwiła, Mikołaja Czerwonego, brata królowej Barbary, która także założyła wiele reformowanych kościołów. Niektóre z nich istniały także po ostatniej II wojnie światowej, kiedy ta część Polski była
zajęta przez Rosję radziecką. Dzięki wpływowi rodziny Radziwiłłów i ich popularności pomiędzy Litwinami i litewskiej szlachty, reformowana wiara rozpowszechniała się dość mocno w Wielkim Księstwie Litewskim i około końca XVI wieku było więcej niż 200 reformowanych kongregacji w kraju. Pierwszym autorem, który pisał swoją poezję i prozę w języku polskim, był Mikołaj Rej z Naglowic. Także on wziął aktywny udział w rozszerzaniu reformacji i założył reformowaną kongregację w jego ziemiach i wiele kościołów w innych miejscach. On zachęcał do tego, żeby doprowadzić do przetłumaczenia Biblii na codzienny język polski, aby uczynić Słowo Boże bardziej dostępne nawet dla czytelnika masowego. Udało się to zrobić przez przetłumaczenie Biblii Brzeskiej, która jest tak prostym językiem napisana, mimo że jest z 1563 roku, to jej słownictwo jest jaśniejsze od niejednego współczesnego XXI-wiecznego przekładu. Pierwsze polskie tłumaczenie Nowego Testamentu przez Seklucjana zostało opublikowane w 1552 roku i niecałe 11 lat później, w czasie wprowadzenia takiej inicjatywy przez księcia Mikołaja Radziwiłła Czarnego, pierwsza polska Biblia została wydrukowana. Nazywa się ją Biblią Brzeską z 1563 roku. 30 lat później jezuita Jakub Wujek zarządził tłumaczenie rzymskokatolickiego przekładu Biblii, tak zwanej Biblii Wujka. Różnica była taka, że tak zwana Biblia Wujka nie była tłumaczeniem z języków oryginalnych, tylko z łaciny, natomiast Biblia Brzeska była tłumaczona z języków oryginalnych. Podobny mechanizm zastosowali do rzymskich katolików Świadkowie Jehowy, którzy swój polski tak zwany przekład Nowego Świata przetłumaczyli z angielskiego. Zarówno tłumaczenie rzymskokatolickie, jak i tłumaczenie Świadków Jehowy nie jest z języków oryginalnych, tylko jest to całkowicie oderwane od oryginału, wymyślone i uzupełnione ludzkimi błędami i interpretacjami. Jedynie Biblia Brzeska była w tamtym czasie tłumaczona z języków oryginalnych. Potem na podstawie Biblii Brzeskiej został dokonany przekład z języków oryginalnych, nazywany Biblią Gdańską. Potem na podstawie Biblii Gdańskiej i na podstawie języków oryginalnych powstała tak zwana Brytyjka, czyli Biblia tłumaczona przez Towarzystwo Biblijne w Warszawie. I dziś jest to jeden z niewielu przekładów z języków oryginalnych. Inne wydania Biblii często są oparte na różnego rodzaju ludzkich pismach przetłumaczonych z języków angielskiego, czy to łacińskiego, czy innych nieoryginalnych języków. Ci, którzy byli poddani reformowanej wierze w Polsce, zajęci byli tym, żeby reformować publiczne życie w wielu sferach i troszczyli się o demokratyzację procesów i praw. Protestanckie nauczanie brało udział w oświecaniu
szerokich mas ludności, ponieważ każdy protestant był zachęcany, aby sam osobiście czytał Biblię, którą sam osobiście miał mieć przed oczami, co wywoływało w tej wielkiej grupie ludzi, zazwyczaj rzadko umiejącej pisać, ta grupa zaczynała uczyć się czytać i pisać i rozumieć tekst czytany i pisany. Reformacja kładła silny nacisk na obowiązek ludzi wyznających reformowaną wiarę, aby czytali Biblię Świętą, i przez to Kościół protestancki troszczył się w specjalny sposób, aby uczyć czytania i pisania w wielu podstawowych szkołach, które pozakładał. W wyższych szkołach, oprócz łaciny, specjalny nacisk był kładziony, aby dobrze znano polski język i literaturę. Ten dobry przykład wpływał na rzymskich katolików, aby również wzorem protestantów zaczynali uruchamiać swoje rzymskokatolickie szkoły. Protestantyzm w XVI wieku był też odpowiedzialny za poprawę ekonomii politycznej i społecznej sprawiedliwości. Także doprowadzał do prawnej ochrony ludzi. Wielu posiadaczy ziemskich zaczynało zwalniać swoich pańszczyźnianych niewolników i dawało im niezależność. Oprócz reformowanej i luterańskich denominacji pojawiła się także grupa tak zwanych braci czeskich po tym, gdy wyrzucono ich z ich własnego kraju, a zrobił to niemiecki imperator Ferdynand I, niewolnik watykańskiego Rzymu w 1548 roku. I jako dziedzice duchowi Husa, bracia czescy otrzymali azyl w Polsce. Wiele gościnności było okazanej im przez palatyna Andrzeja Górkę z Poznania. Stare przyjaźnie z Husem i husyckim ruchem były przebudzone pomiędzy lokalną szlachtą i jako rezultat doprowadziły do przyjęcia ich doktryn. Bracia stworzyli wiele różnych centrów na terenie zachodniej Polski i na Prusach. Ponieważ ich przyjazd do Polski i aktywność brały udział w tym, żeby różne polskie ruchy protestanckie były kontynuowane, scaliły polski protestantyzm i głównie współpracowały z polskim reformowanym kościołem. Dwie strony doszły do przekonania, że były bardzo podobne w ich zasadach nauczania i praktyk chrześcijańskiego życia i oddania Bogu. Tak więc bracia czescy wzmocnili
polski kościół reformowany. W czasie rządów Zygmunta Augusta 1548-1572 było bardzo mile widziane, aby rozszerzać reformację w Polsce. Król osobiście okazywał wielkie zainteresowanie w studiowaniu prac reformatorów. Protestanci zaczęli dominować nie tylko intelektualnie, ale także liczebnie wśród klasy panującej. I byli także w stanie wywierać silny wpływ na parlament. Przedstawiciele reformacji pochodzili nie tylko ze szlachty, ale także z każdej innej warstwy społecznej, czyli mieszczan, naukowców, księży, nauczycieli prawa i także dygnitarzy należących do kościoła. Protestanccy przedstawiciele byli tak liczni w czasie obrad parlamentu w 1555 roku, że oni nawet byli w stanie wywrzeć presję na króla, aby uczynić w Polsce narodowe kościelne zgromadzenie. Ale król nie był przygotowany, aby użyć swojego autorytetu i przez to reforma krajowa związana z kościelną reformą nie odbyła się z poparciem jego autorytetu, ale też ustalono, że nikt nie będzie prześladowany za jego należność do protestanckich denominacji. W 1562 roku denominacje protestanckie osiągnęły szczyt liczebności w Polsce. I w tym czasie protestanci jako większość decydowali w Dolnej Izbie Parlamentu, ale także sporo ich było w Senacie. Niestety od tego momentu zaczęło się zmieniać i zaczął być obserwowany odwrót. Tak się stało nie tylko z powodu wrogów zewnętrznych, którzy walczyli z reformowaną wiarą jako przedstawiciele rzymskiego katolicyzmu i ich przedstawicieli przeciwko młodemu polskiemu kościołowi reformowanemu, ale także przez wiele innych czynników, spośród których najbardziej ważnym był brak jedności i trwałego wspierania się wzajemnego przez protestantów z różnych reformacji, z różnych denominacji. Nawet powrót wielkiego reformatora Jana Łaskiego i jego chęć nadania kierunku wspólnego wszystkim protestantom nie dały takiego jednoczącego sygnału i nie pozwoliły obronić się przed kontrreformacją. Rozdział trzeci. Jan Łaski, filar reformacji w Polsce. Jan Łaski albo Jan z Łasku był znany z tego nazwiska w swoim kraju. Narodził się on w zamku. Rodziny jego ojca blisko miasta Łask w Polsce w 1499 roku. Wujkiem
Jana Łaskiego był arcybiskup gnieźnieński, który równolegle był prymasem Polski. Jan był edukowany, uczył się we Włoszech, ale także odwiedzał Bazyleę i Paryż. Po jego nawróceniu opuścił Polskę w 1538 roku i zatrzymał się na chwilę we Frankfurcie, potem przeniósł się do Holandii. Stamtąd przeniósł się do wschodniego Frieslandu w 1540 roku. Tak bardzo zaangażował się w swoją pracę, że jest wysoko oceniany jako reformator wschodniego Frieslandu. W międzyczasie napisał do swojego przyjaciela Henry'ego Bullingera, opisując jego nawrócenie. Krótko, aby Cię poinformować, jakie wspaniałe korzyści i miłe dla mojej duszy dary od Pana otrzymałem. Ja byłem poprzednio jak faryzeusz, a teraz, gdy mimo tych wielu tytułów i godności i splendoru i wszystkich wielkich, bogatych benefitów z czasów mojego młodzieństwa i dziecięctwa, porzuciłem to wszystko i złożyłem u stóp mojego Pana, który mnie z łaski Bożej uratował. Kiedy wyjechałem z mojego kraju i opuściłem moich przyjaciół, bo zobaczyłem, że nie mogę żyć pośród nich według nauki Chrystusowej i Ducha Chrystusa. I teraz jestem w obcym kraju jako biedny, ubogi sługa mojego biednego, ubogiego Pana Chrystusa, ukrzyżowanego za mnie. I ostatnio tutaj we Frieslandzie, służącego Kościołowi, aby znana była doktryna Ewangelii według tej Ewangelii, kto będzie wierzył Jemu, Panu Jezusowi Chrystusowi, to będzie też podobnie jak ja przemieniony z faryzeusza w jego Pana Jezusa trzodę. Po krótkim pobycie w Anglii Łaski wrócił do Polski w grudniu w 1556 roku. Jego obecność od razu obudziła ostrą reakcję rzymskokatolickiej hierarchii. Papieski nuncjusz Aloysiusz Lipomano poprowadził delegację do króla, żądając usunięcia niebezpiecznego heretyka z tego kraju, jakim była Polska. On przedstawiał Łaskiego jako wielkiego wroga Kościoła i Polski, który przygotowuje spisek przeciwko królowi. Kardynał Hozjusz napisał bardzo atakujący Łaskiego pamflet. W tym pamflecie próbował przedstawić go jako niebezpiecznego marzyciela. Mimo ich ostrych prób, Łaski był przyjęty na dwóch audiencjach u króla i w tym czasie Łaski próbował przekonać króla do konieczności reformacji w Polsce. Niestety król był wciąż niezdecydowany, czy podejmie jakiekolwiek kroki w tym celu, dlatego że nie uważał ataków rzymskokatolickich za poważne. I nie tylko gorąco przywitał Łaskiego w kraju, ale także pozwolił mu na pełną wolność
w działaniu w dziele Pańskim, aby mógł głosić Ewangelię. Łaski założył w Pińczowie, małym mieście w centralnej Polsce, południowej części kraju, swoją siedzibę. I Łaskiego ustanowiono superintendentem wszystkich reformowanych kościołów. Pińczów stał się centrum tych kościołów od 1550 roku. Mocny pan tego okręgu, Mikołaj Oleśnicki, usunął mnichów należących do zakonu Paulinów i wprowadził reformowanych kaznodziejów do jego kościoła. Uwolniony z niewolnictwa obskurantyzmu, mały Pińczów, małe miasto, szybko stał się sławny z powodu jego działań, takich jak założenie kolegium prowadzonego przez Grzegorza Orsatiusa, który, działając według nauk Kalwina, działał tam, i także założono tam kościelną drukarnię, która pomagała publikować wiele użytecznych chrześcijańskich książek i pamfletów. Nic dziwnego, że ta mała działalność szybko stała się sławna nawet za granicą i zachęciła wielu wpływowych mężczyzn i kobiety do reformacji. Spośród tych, którzy byli wyjątkowo wpływowi, było dwóch nauczycieli w koledżu: Piotr Statorius i Jan Tenaud. Obaj Francuzi, którzy znaleźli azyl w Polsce z powodu ich religijnych przekonań i z powodu prześladowań we Francji. Łaski w oddany sposób organizował kościół. Wprowadził do reformowanego kościoła centralnej Polski instytucje synodalne z udziałem także ludzi nie będących częścią kleru. Doglądał całego kościoła i tutaj cały czas działał na jego dobro. Każda parafia była wspierana i kontrolowana przez pastora, który był wspierany przez starszych z danej kongregacji, diakonów wybranych spośród szlachty. W czasie synodów Łaski był głównym mówcą i organizatorem. Mając wpływ na ruch reformatorski, on spowodował, że reformacja zaczęła obejmować niemal całą Polskę. Protestanci stali się tak liczni w południowej Polsce, że byli zobowiązani do tego, żeby podzielić organizację na dystrykty. I to był czas, kiedy nuncjusz papieski Lippo Mano napisał do papieża zdesperowany, że Polska została stracona dla katolicyzmu. I to jest punkt zwrotny. W taki sposób stało się w ciągu 50 lat od tamtego momentu, że rzymski katolicyzm znowu został umocniony w Polsce. Główną przyczyną
było wzajemne działanie oficjalnej hierarchii katolickiej z jezuitami i spiskowanie przez jezuitów. Jak zauważył J.A. Wylie w jego historii protestantyzmu, że sprawiedliwość wymaga, aby stwierdzić, że upadek protestantyzmu w Polsce i w wyniku tego upadek polskiego państwa były głównym dziełem jezuitów, którzy powodowali przez ich współpracę upadek wszystkich protestanckich instytucji. Najpierw doprowadzili do podzielenia protestantyzmu w Polsce na trzy różne główne wyznania. Po pierwsze, genewskich w Litwie, po drugie, bohemiańskich, czyli czeskich w Wielkopolsce i po trzecie, luteran w miastach, które były zamieszkane przez ludzi pochodzenia niemieckiego. To było źródło słabości i ta słabość została wykorzystana przez to, że najpierw skłócono luterańskich protestantów z dwoma pozostałymi wyznaniami. Zło się rozpowszechniało i ono było zapoczątkowane przez Unię Sandomierską. Pierwotnym założeniem Unii Sandomierskiej było uleczenie tego rozłamu, ale luterańska tutaj postawa ekskluzywności i braku tolerancji przez wiele lat ponownie złamała jedność kościoła protestanckiego i doprowadziła do tego, że protestanckie kościoły zaczęły słabnąć, gdyż użyły swojej siły przeciwko sobie nawzajem. Dodatkowym elementem był element socyniański. Socynianie byli kimś w rodzaju liberalnie wierzących albo praktykujących pseudo-chrześcijan modernistycznych, podobnych do dzisiejszych charyzmatyków lub zielonoświątkowców, którzy nie uznają Biblii jako jedyne źródło, tylko jako jedno z wielu źródeł prawdy i też nie uznają całej Biblii, tylko wybrane przez nich fragmenty, które według własnego widzimisię uznają bądź nie uznają za prawdę. Socynianie zaczęli ich działalność w łonie genewskiego wyznania i zaczęli wpływać w tych kościołach, które były położone na terenie Litwy. Niestety ta fałszywa nauka zaczęła się szerzyć jak zgorzel po całym kraju i zielone drzewo protestantyzmu zaczęło być toczone przez różnego rodzaju pasożyty socyniańskie. Żywioł socyniański był wprowadzony do protestantyzmu przez jezuitów. Podobnie jak odnowa charyzmatyczna i pentekostalne, zielonoświątkowe zabłądzenia są wprowadzane do protestantyzmu na całym świecie, również przez zdrajców wiary w dzisiejszych czasach. Ich działanie w sumie doprowadziło do upadku protestantyzmu, ale niestety protestantyzm nie przepadł sam. Tron, kraj, ludzie, wszyscy upadli
z tą katastrofą i Polska z ogromnego, silnego państwa stała się niewolnikiem przez działanie jezuitów. Cytat z Willi'ego jest za stroną 192, wolumen trzeci. Copyright 1982 rok, My Flower Christian Books. Były ksiądz Mazierski jest jednym z autorów książki 50 świadectw byłych rzymskokatolickich księży, albo inaczej Daleko od Rzymu, blisko Boga. Tą książkę można znaleźć w internecie pod nazwą Daleko od Rzymu, blisko Boga i tam znaleźć świadectwo Romana Mazierskiego. Co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo? Kto go potrzebuje? Kto dokonuje narodzenia na nowo? Oraz jakie są tego skutki? Jakie są tego rezultaty? Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały, to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, jako jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej
grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić, już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza.
wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga, bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze, że ja już jestem Bożym dzieckiem, że nie jestem dzieckiem diabelskim i że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację, ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo. Bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga
to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała po prostu Boża przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego, że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że Jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, 3:9. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast
Taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany, bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyjąc, żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane: po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga. Jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował, to jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić, żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, to jest strona 304. Rozdział drugi, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni tak, jak Słowo Boże uczy, i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment
jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma, dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą. Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę i ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo, bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że pierwszy wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy,
że Jezus jest Chrystusem. Narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała, przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga. Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość go odrzuciła, bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy go przyjęli. I ci, którzy go przyjęli, ci, których on nawet określa malutkie stadko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie stadko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też
w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi, tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa. To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6. To jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa, i interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg, i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest pierwszy list Piotra 2, to jest strona 296. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 2 wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie.
Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem. Nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa w żadnym aspekcie. Bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Wiersz pierwszy. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił i Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił, a w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula. Jeszcze nie ma imienia Paweł. Ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek co dopiero nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa, czyli że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i
znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. Otwórzmy Słowo Boże w dwóch miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział. 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się urodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I
na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna. Apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział. Dziewiąty i dziesiąty wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna.
jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto 2 przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro, bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo.
I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne, bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga. Prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, podkieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to to jest zgodne z Jego wolą, to On ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch wróbli?
A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie, ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało.
I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa, później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym,
że jest takie miejsce, płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił. Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl.
Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.